Witajcie, mam na imię Justyna, jestem dziennikarzem i pracuję na portalu misyjny.pl. Portal ten należy do Ojców Oblatów i z tego też powodu zaczęłam się interesować postacią ich założyciela, czyli świętego Eugeniusza de Mazenoda. I muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie ten święty jest dla mnie inspirujący zwłaszcza z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest świętym, któremu się parę rzeczy nie udało. Po pierwsze, przeżył potężny kryzys wiary, w zasadzie kryzys związany z wiarą w papieża, w Kościół, w to, że papież ma rację. A także nie udało mu się też kilka rzeczy w życiu takim osobistym. Nie wyszła mu kariera, którą planował, nie wyszło też małżeństwo z bardzo bogatą kobietą. No i doświadczył takiego potężnego wtedy kryzysu, takiej nocy wewnętrznej. Ale pomimo tego, że gdzieś tam wątpił właśnie w papieża czy w Kościół, to nigdy nie porzucił też modlitwy, ani czytania Pisma Świętego, ani sakramentów. I myślę, że to właśnie go uratowało, ponieważ w tej ciemności, w jakiej się znalazł, w tej takiej pewnej beznadziei, na nowo zaczęły do niego dochodzić pewne pragnienia, które mu się rodziły w sercu, żeby iść do ubogich, żeby głosić im właśnie Ewangelię. I właśnie w tej ciemności doświadczył tak potężnej miłości Boga, że już później nic go nie powstrzymywało właśnie od tego, żeby zacząć realizować te pragnienia. I dzięki temu mamy dzisiaj świętego misjonarza. Drugą taką rzeczą, która zwłaszcza w pracy jest dla mnie taka inspirująca, jest jego chęć ewangelizowania ludzi na wszystkich kontynentach, zwłaszcza tych ubogich i zwłaszcza tych opuszczonych. I kiedy dzisiaj myślimy o tym, co jest takim kontynentem, na którym jest najwięcej ludzi opuszczonych i takich smutnych, biednych, gdzieś zagubionych, musimy powiedzieć za papieżem Franciszkiem, że jest to nowy kontynent cyfrowy, czyli internet. I właśnie tam chcę poszukiwać dróg dojścia do tych ludzi, aby mówić im o prawdzie, aby mówić im też o prawdzie o Kościele, ale też o prawdzie o Bogu, o Jego miłości. O tym, że ta miłość właśnie ma moc, żeby przemienić, żeby doświadczenie tej miłości było tak inspirujące, że tak jak święty Eugeniusz de Mazenod, można sobie przewartościować całe życie i odnaleźć sens, i odnaleźć świętość i zbawienie. I myślę, że chociażby też z tego względu postać może być też taka ciekawa, zwłaszcza na dzisiejsze czasy. Więc życzę Wam właśnie tego odkrywania życia Eugeniusza de Mazenoda, a może zyskacie nowego przyjaciela w niebie. Zapraszam.